Seria śmiertelnych wypadków na drogach w województwie śląskim. W ciągu tylko jednego dnia zginęły dwie młode osoby. Policjanci odnotowali wzrost liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów i motocyklistów. Jesień to też czas, gdy bardziej zagrożeni są piesi. Łukasz Kądziołka. Jednego dnia na drogach doszło do dwóch tragicznych wypadków. Rano 22-latka na rowerze w Lublińcu zginęła pod kołami ciężarówki. Również w czwartek, ale po południu na drogowej trasie średnicowej w Rudzie Śląskiej wypadku nie przeżył motocyklista. Jego ciało znajdowało się daleko od pojazdu. To było minimum 250 metrów. Wszystko wskazuje na to, że mieszkaniec Zabrza przewrócił się z powodu nadmiernej prędkości. Od świadków i z materiałów, które już posiadamy, wiemy, że mężczyzna ten przed samym zdarzeniem wyprzedzał samochody z różnych stron. Motocykliści sezonu jeszcze nie zakończyli, ale powinni wziąć pod uwagę, że to już nie środek lata. Warunki na drodze są trochę gorsze, więc tych zdarzeń mamy więcej. Droga jest rano śliska, mamy też ciemno. Tylko od początku października policjanci w województwie interweniowali 16 razy w związku ze zdarzeniami, w których udział brali rowerzyści i motocykliści.